Dzień dobry, witajcie. Na początku chcę Wam z całego serducha podziękować za ogromne wirtualne wsparcie, jakie mi przesłaliście pod ostatnim filmikiem. Ogólnie chodziło o to, że zbierałam siły witalne po przebytej grypie, a chwilę wcześniej miałam ochotę zrównać ogród z ziemią i ogólnie nie chciało mi się robić nic sensownego. Pisaliście, że Wy także mieliście podobnie, że albo pojawiło się choróbsko, albo totalne zmęczenie sezonem i pracą na okrągło. I że trzeba to po prostu przetrwać, przechorować, przebyć, odpocząć, zregenerować siły i poczekać cierpliwie na przypływ energii. Muszę powiedzieć, że mieliście rację. Nie warto szaleć z jakąkolwiek pracą ponad własne siły, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. Czasem lepiej odpuścić, trochę wrzucić na luz, odbarczyć głowę od różnych myśli, spraw, posegregować priorytety, a wtedy dużo łatwiej i szybciej wróci chęć do życia. No ale aby dojść do takiego etapu, no to myślę, że trzeba przeżyć jakiś dłuższy kawałek życia. W tym roku dopiero dotarło do mnie, że z różnych powodów muszę posegregować w głowie właśnie priorytety. Ogarnąć, co jest ważniejsze, a co mniej ważne. Że potrzebuję solidną ilość snu, aby w miarę dobrze funkcjonować. Że nie mogę być mózgiem operacyjnym 6-osobowej rodziny. Że nie muszę pamiętać o wszystkim, nawet o najdrobniejszych rzeczach, którymi codziennie ktoś bombarduje mój mózg, a na koniec, że ja również potrzebuję swojego azylu, aby nie oszaleć od nadmiaru spraw na głowie. Moi drodzy, nigdy bym nie pomyślała, że obce osoby piszące komentarze pod filmikami mogą mieć taki wpływ na psychikę youtubera. Niby każdy mówi, że jest odporny na wszelkie mądrości płynące od widzów, ale prawda jest taka, że macie wielki wpływ na nasz stan psychiczny, a ten wpływ może być zarówno budujący, jak i destrukcyjny. Choć czasami zdarzają się osoby toksyczne, takie, którym nikt nigdy nie dogodzi, bo zawsze znajdą jakieś ale, to w zdecydowanej większości na moim kanale są osoby po prostu przesympatyczne. To są widzowie, którzy nieustannie dodają mi skrzydeł i kiedy przychodzi jakiś chwilowy kryzys, no to jak te dobre duchy podnosicie mnie z upadku. Tak było i teraz. Dlatego dziękuję, że jesteście, że wracacie, że niestrudzenie komentujecie te moje filmikowe produkcje, które przecież nie są najwyższych lotów. Nie sądzę, żeby mój kanał nagle zdobył mega zasięgi i niezliczone rzesze fanów, bo szczerze powiedziawszy, chyba nie mam odpowiedniej siły przebicia. Jestem jaka jestem, nie lubię się pokazywać, przed kamerą zżera mnie stres i czasami sama się dziwię, że robię to, co robię. Szczerze mówiąc, myślałam, że po 2,5-letniej bytności na YouTube zacznie się to wszystko żwawiej kręcić, że przybędzie widzów, subskrypcji, a moja praca zacznie przynosić jakieś miarodajne efekty, aby móc tworzyć coś więcej lub lepszej jakości. No ale nic z tego. Idzie to wszystko raczej powoli i mozolnie, no i nie ma z tego jakichś fenomenalnych korzyści finansowych. Ktoś zaraz powie, no dobrze, ale po co marudzisz, skoro i tak siedzisz w domu, nie pracujesz zawodowo, więc jak wpadnie do budżetu trochę grosza za poszwędanie się po ogrodzie, to nic, tylko się cieszyć i dziękować, że ktokolwiek jeszcze chce to oglądać. No tak, moi drodzy, gdyby tak myśleć, to rzeczywiście powinnam skakać z radości. Ale moja codzienność to nie tylko latanie z kamerką wśród ogrodowych rabat. Ani tam, ani w domu nic samo się nie robi,
Dlatego zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia skrawka mojej zwyczajnej codzienności. Czasem dostaję pytania w stylu, jakim cudem Pani to wszystko ogarnia? Jak łączy obowiązki rodzinne z pracą w dużym ogrodzie? I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nie mam pojęcia, kogo zainteresuje taka forma filmiku jak dziś, ale jeśli macie ochotę, to zapraszam Was teraz do mojego świata, który odrobinę przybliży styl mojego życia. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze byłam tak zwanym rannym ptaszkiem. Uwielbiam wstawać wcześnie rano i w letnich miesiącach robić sobie poranny obchód ogrodu. Niestety teraz jest to niemożliwe z racji porannych ciemności, ale i tak wstaję dzień w dzień o 5 rano, bo najstarszy syn ma autobus do szkoły już o 6. Wstaję więc o tej magicznej 5 i po ogarnięciu siebie zabieram się za poranny obrządek herbaciano-kawowo-kanapkowy. Gotuję wodę w ilościach hurtowych, zaparzam cały czajnik herbaty, czarną kawę dla męża i kawę z mlekiem dla siebie. Po czym zabieram się za przygotowanie kanapek na śniadanie i na wynos do pracy i do szkół. To jest tak powtarzalny schemat, że nie warto się nad tym rozwodzić. W zasadzie zmienia się tylko kanapkowe nadzienie. Wędlina, ser żółty, biały, ser kanapkowy, czasem jakieś jajko na twardo. Do tego małe co nieco na milszy start w intensywny dzień i już. Po ogarnięciu blatu mam chwileczkę na swoją kawusię. Syn w tym czasie pędzi na autobus, więc na pół godziny zapada błoga cisza. Zwykle to jest mój czas na pozbieranie myśli, zaplanowanie tego co na obiad, odpisanie na Wasze komentarze, zrobienie listy zakupów i tym podobne rzeczy. Latem jest to moje pół godziny na obchód ogrodu, ale teraz pozostaje tylko obserwacja, jak za oknem wstaje świt. Około 6:15 budzę starszą córkę, która zaraz zmyka na autobus. A o 7:00 dwójkę najmłodszych szkolników, których dodatkowo trzeba odwieźć do szkoły na 8:00. Jest to godzina pod tytułem Poranny kocioł. Mijamy się w biegu. Mąż szykuje się do pracy, ja ogarniam 5-latkę do przedszkola. Starszaki o ile same się ubiorą, o tyle wciąż trzeba coś tam dowołać. Jedz śniadanie, weź kanapki, spakowany strój na błew, ile masz lekcji, zmiany planu nie było, pospiesz się trochę z tym jedzeniem, zabierz butelkę z piciem, weź kurtkę, bo zimno i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie podpisuję podkładane zgody na wycieczkę do kina, na dzień taki, siaki czy owaki. Ogólnie mówiąc, mózg się lasuje, ale w końcu ładuję towarzystwo do auta i odwożę do szkoły. Pod drzwiami przedszkola jeszcze od czasu do czasu pojawiają się sceny rozpaczy, łzy rozstania z mamuśką, ale jest coraz lepiej. Z półgodzinnego rytuału pożegnania zeszłyśmy do 5 minut, więc jest progres. Idzie ku lepszemu. Po tym wszystkim wracam do domu, ale mniej więcej 2 razy w tygodniu trzeba jeszcze zrobić przy okazji jakieś zakupy. Zanim ekipa wróci do domu, można by w tym czasie całkiem porządnie się zrelaksować, przespać, posiedzieć na tarasie albo w altance. No ale tak by mogło być, gdybym zatrudniała jakąś pomoc domową lub żywiła rodzinę na stołówkach. Tymczasem ani gosposi, ani stołówki, więc czas zakasać rękawy i zabrać się za domowy poligon. Najpierw oblot po pokojach, ściele łóżka młodszaków oraz nasze małżeńskie, bo najmłodsza bździągwa lubi rano doleżeć parę minut na naszym i często gęsto jest to wszystko rozkopane.
Następnie schodzę do kuchni. Zmywam naczynia, zamiatam kruszki i okruszki po porannej akcji jedzeniowej, no i zabieram się za coś na obiad. W dni powszednie są to zwyczajne rzeczy, które na bank znajdują się w przeważającej części polskich rodzin. Pomidorowa z niedzielnego rosołu, ogórkowa, zalewajka, żurek, czerwony barszczyk, czasem jakiś krupnik, jarzynowa czy grochówka. Zestawy z listy pod tytułem drugie danie to oklepany kotlet z kurczaka, mielone, sos mięsny do ziemniaków lub makaronu, ryż z sosem słodko-kwaśnym, kopytka, naleśniki, placki ziemniaczane, kluski śląskie bądź leniwe. Czasem w sobotę pierogi lub pyzy, gdy wszyscy są w domu i można to podać na świeżo, bez odgrzewania. Do tego jakieś tam surówki lub sałatki z własnoręcznie przygotowanych warzyw w sezonie. I tyle. W kwestii kulinarnej u nas jest tradycyjnie aż do bólu i zwykle na święta i rodzinne okazje wyciągam listę bardziej wyfikanych potraw. Wtedy wjeżdżają jakieś bigosy, gulasze, pieczenie, sałatki i finezyjne ciasta. Codzienność jest wersją na szybko i właściwie im prościej, tym lepiej. Dlatego jeśli to tylko możliwe, no to gotuję na 2 dni z rzędu. Więcej zupy, więcej sosu, kilka kotletów więcej, aby drugiego dnia zrobić coś innego, zamiast stać przy kuchni. A co jest tym czymś innym oprócz mojego kochanego ogrodu? Otóż, moi drodzy, gdy nie zasuwam po ogrodzie, no to zasuwam po domu. Jeśli zakupy są odhaczone, to zawsze w domu znajdzie się coś do zrobienia. Prócz szykowania posiłków, a następnie sprzątania po jedzeniu, na liście moich domowych rozrywek jest gruntowne sprzątanie, pranie i prasowanie, segregacja ubrań, wietrzenie i zmiana pościeli, mycie okien i zmiana firanek. No, tego na szczęście nie robi się codziennie, lecz raz na jakiś czas. No, ale w przykuchennym salonie to mam wrażenie, że okna myję ciągle. Chodzi o to, że najmłodsza pociecha lubi siedzieć właśnie przy oknie. Bawi się z kotami przez szybę albo przesyła buziaki tacie. No i oczywiście szyby są wymacane do połowy wysokości. W sobotę umyte, a w poniedziałek już całe ociapkowane. I jak siedzą w kuchni przy stole, to z daleka widać te słodkie stempelki. A wiecie, jak jest w realnym życiu? Nikt nas nie odwiedza, gdy mamy dom odpicowany na tip-top. Zwykle przyjdzie ktoś, gdy mam okna bez firan, bo właśnie szykuję ich mycie, albo gdy robię gruntowne porządki w szafkach i rzeczy są wywalone na blat, albo gdy lodówka jest otwarta, bo się rozmraża, a zawartość leży na bufecie, albo jest sezon przetworów i kuchnia jest zawalona słoikami, albo kuchenka zalana czymś, co wykipiało, albo robię bigos i jest jak w rzeźni. Wszędzie mięso i opary z gotującej kapusty. Wtedy w progu zawsze stanie ktoś, kto akurat wpadł na kawę. Albo listonosz, albo kurier, albo inkasent za wodę. No ręce opadają. Znacie takie sytuacje? Czy tylko ja mam takiego dziwnego pecha? Tak czy owak dzieją się takie zabawne historie. Więc aż strach brać się za coś bardziej rozciągniętego w czasie. No dobrze, trochę odleciałam w tym momencie od mojej codzienności, ale moment humorystyczny też musi być, abym tu nie wyszła na jakąś domową niewolnicę. Abyśmy się dobrze zrozumieli, to musicie wiedzieć, że ja naprawdę lubię być żoną, mamą i tak zwaną gospodynią domową. Lubię wykonywać swoje obowiązki, lubię utrzymywać dom w czystości, ładzie i w porządku, bo w takiej przestrzeni każdy lepiej się czuje. Wiadomo, gdzie co jest, gdzie leży i w nocy o północy po ciemku mogę tam iść i znajdę, co chcę. Nie cierpię zagraconych przestrzeni, nadmiaru bibelotów i gromadzenia rzeczy zupełnie niepotrzebnych. Na
ten moment brakuje mi w domu trochę roślin zielonych. Zmarnowały mi się w ciągu 2 lat opieki nad naszym wcześniakiem. Wtedy nie istniał dla mnie świat poza naszym maleństwem. Dzień i noc ciągłego monitoringu oddechu, karmienie i obserwacja rozwoju, czy aby wszystko jest dobrze, czy kontrole wyszły prawidłowo i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy zrozumieją tylko osoby, które przeszły przez podobne doświadczenia z dziećmi. To były 2 lata, z których nie pamiętam wiele. 2019 i 2020 to był czas mojego totalnego uziemienia. Opieka nad dzieckiem, COVID, z czasem zdalne nauczanie starszych dzieci i wszystko inne z tym związane. Oby nigdy nie wróciły podobne historie. Przy zdrowych zmysłach trzymał mnie ogród i możliwość resetu myśli przy pracy fizycznej. To był czas, aby docenić własne miejsce na ziemi i możliwość wyjścia na zewnątrz, na świeże powietrze, pobycia wśród zieleni. Ludzie masowo kupowali wtedy choćby najmniejsze działki rot, aby mieć gdzie iść poza mury bloków. To był jedyny taki czas, kiedy miastowa rodzina zazdrościła nam mieszkania na wsi. Do tej pory zawsze było niby fajnie, ładnie i miło, ale nic tu nie ma, żadnych rozrywek. Wszędzie daleko nawet sklepu pod ręką nie ma, nie mówiąc już o galeriach, kinie czy fitnessach. Jeżeli ktoś żyje w miejskiej dżungli i korzysta z tego typu rzeczy, to wieś jest dla niego istnym utrapieniem. Ale dla nas jest to jak najbardziej naturalne środowisko i nikt sobie nie krzywduje, że mieszka, gdzie mieszka. Moi drodzy, ja tu gadu, a tymczasem obiadek naszykowany. Okna umyte i czyste firanki już wiszą. Nie myślcie, że robię to pod publiczkę. Wkrótce urodzinki naszej najmłodszej córci. Będzie torcik, przyjadą chrzestni, przyjdą dziadkowie i ogólnie będzie okazja, aby się spotkać z niektórymi nawet po roku czasu, więc przy okazji ogarniam domek, aby było nam miło i przyjemnie. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i mimo końcówki października będzie też okazja pospacerować po ogrodzie, a ogród w tym roku dużo szybciej zwija się ze sceny. Wszystko dużo szybciej przekwitło i poszarzało. Sierpniowe upały zrobiły swoje, a następnie dosłownie z dnia na dzień skończyło się lato i przyszły chłody. Pośpiech. Wszędzie pośpiech. Wszystko w biegu, jakby czas oszalał i zaczął przyspieszać. Czy to tylko moje odczucie, czy to jakaś plaga ostatnich lat i wszyscy cierpią na brak czasu? Wydaje mi się, że to drugie. Niestety. Wszystko szybko, szybko, coraz szybciej, aby brakowało czasu na wszystko i dla wszystkich. Rób to, zrób tamto, jedź tu, załatw to, pędź do pracy, biegiem z pracy, szybko na zakupy, biegiem do domu, bo zaraz wieczór. Ogólnie rób wszystko, aby nie było czasu się zatrzymać, pomyśleć, czy docenić najprostsze rzeczy w życiu, aby nie było czasu pogadać z rodziną, z dziećmi czy znajomymi. Coraz więcej ludzi wpada w taką pułapkę i nim się zorientują, jest już za późno i pędzą w szalonym wyścigu. Tylko dokąd? Oto jest pytanie, na które trzeba by sobie już indywidualnie odpowiedzieć. Tymczasem przywiozłam z przedszkola Maję, która dostała obiadek i w międzyczasie opowiada, co się tam działo w przedszkolnej grupie. Czasem można się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy, bo dzieci opowiadają sobie przeróżne historie z życia wzięte. Tak czy siak, jest to moment na gadu z córką, zanim do domu wróci reszta ekipy. Robię porcję do odgrzania dla każdego, bo każdy wraca o innej godzinie. Zmywam garnki i teraz jest ten czas, kiedy, o ile jest pogoda, mogę sobie co nieco podziałać na zewnątrz. Biorę Maję, ona się bawi z kotami, jeździ na rowerku lub po prostu kręci się gdzieś blisko,
a ja ogarniam sobie wybrane fragmenty ogrodu. Gdyby na przykład nie mycie okien czy jakieś tam zakupy, no to w międzyczasie do południa też bym wyskrobała około 2 godzinki dla ogrodu. Z racji tego, że dzień jest coraz bardziej skrócony, no to wieczorami dłużej siedzimy razem w domu. Ale prawda jest taka, że coraz częściej każde w swoim kącie, bo smartfony niestety rządzą. Albo trzeba coś spisać do szkoły, albo dzieciaki grają w coś w klasowych grupach, a to trzeba sprawdzić jakieś promocje z marketów, a to zmontować filmik dla wiernych widzów. Nim się człowiek obejrzy, już czas gonić dzieci do spania, bo chociaż fajnie się wieczorem siedzi, to rano ciężko się wstaje. Tak mijają całe dni, tygodnie i miesiące, dzień za dniem przeplatane rodzinnymi okazjami i większymi świętami. Ja nie jestem żadną nadzwyczajną żoną ani mamą. Może jako jedyna w okolicy nagrywam filmiki na YouTube i tylko tym się różnię od setek kobiet w okolicy. Podziwiam te, które prócz ogarniania domu i dzieci chodzą do pracy na etat, a potem wracają i ogarniają wszystko to, na co ja póki co mam czas w ciągu dnia. Wielki ukłon z mojej strony dla takich mam. Pewnie gdybym pracowała gdziekolwiek poza domem, z przyczyn oczywistych, nie byłoby tak dużego ogrodu. Dzieci siedziałyby na szkolnej świetlicy do końca zmiany lub wracały do zimnego domu i czekały na obiad o kolację o wieczornej godzinie. Czy wtedy byłoby lepiej? No na pewno mielibyśmy drugą, normalną pensję w budżecie domowym, zamiast tego, co wnoszę od siebie jako mama youtuberka. Patrząc na to, co robię i ile czasu poświęcam, aby pokazać Wam swój ogród i ciut życia, no to wnioski nasuwają się same. Zamknąć kanał, dać sobie spokój, nigdy więcej nie przejmować się negatywnymi komentarzami widzów, którzy wpadną z przypadku na jeden filmik i od razu przyklejają łatkę. Siedzi w domu, lata po ogródku i może zbija kokosy za nic. Na pewno tam kasy po uszy, bo wszędzie full roślin. Na pewno wszystko kupione gotowe, a w ogrodzie to na bank. Muszą być jacyś ludzie do pomocy, bo niemożliwe, aby ona sama ogarnęła taką połać. Dziś macie namiastkę tego, czym żyję na co dzień, jak organizuję czas, aby ogarnąć nasze życie. Na ogród mam popołudnia i soboty. Wykorzystuję każde wolne dni, kiedy dzieci są w domu. Starszaki są już na tyle kumate, aby zrobić prosty obiad, posprzątać z grubsza dom, czy mieć na oku najmłodszą siostrę. Ja wyrywam się wtedy w ogród, który jest moim lekiem na nadmiar codziennych bodźców. To jest moja osobista hortiterapia i póki wystarczy mi sił, to będę w nim działać. Co będzie później? A któż to wie? Aż tak nie wybiegam myślami w przyszłość, bo po co, skoro wszystko zmienia się z dnia na dzień? Moi drodzy, na tym dziś kończę. Jeśli podobał się Wam dzisiejszy filmik, no to tradycyjnie łapka w górę, mile widziana. No i koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich okołodomowych filmików, czy mam zostać tylko i wyłącznie w ogrodzie, bo to wideo to był totalny niewypał. Każda opinia mile widziana. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Cześć!